Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie na kanale Czas na Klocki. A dziś zobaczymy sobie, co znajdziemy w tym oto polibagu wipowskim na nowy rok księżycowy. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj ten polibag wipowski o numerze katalogowym 40605, grupa wiekowa 6+. Jeżeli chodzi o rok wydania, to mamy tutaj 2023. Dzięki stronie Promo Klocki, do której link macie w opisie tego filmu, możemy dowiedzieć się, że znajdziemy tutaj 124 elementy. No a cena katalogowa została ustalona na poziomie 45 zł bez jednego grosza. Jeżeli chodzi o ten polibag, no to w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, on jest jeszcze dostępny na stronie LEGO, w LEGO Store'ach pewnie też. No i żeby go zgarnąć, musimy wydać przynajmniej 240 zł. Jeżeli chodzi o kwotę w odsprzedaży, to widziałem je już w okolicy 40 zł, nawet pojawiały się za niższe kwoty. No i myślę, że jeżeli chodzi o wstęp tego materiału, to byłoby wszystko. No i możemy przejść tak naprawdę do głównej części tego materiału i po prostu zobaczyć sobie, jakie elementy w tym polibagu na nowy rok księżycowy znajdziemy. Więc co, nie przedłużając, otwieramy, narobimy tutaj trochę hałasu na tym materiale. Mogłem sobie wziąć w sumie nożyczki. No i co, wysypujemy zawartość. No i co my tu mamy? Powiem Wam, że mamy w tym woreczku kolejny woreczek. Do tej pory ten polibag wipowski otwierałem chyba tylko jeden na Halloween. To jest drugi, pozostałe sobie gdzieś tam leżą i czekają. No i tu mamy kolejny woreczek z elementami. Powiem Wam, że już widziałem ciekawy element, którego chyba w swojej kolekcji nie mam. Mamy tu również ulotkę. No i w polibagu halloweenowym ulotki sobie nie przypominam. Dajcie znać, czy spotkaliście się w tych polibagach z jakimikolwiek ulotkami. No mamy tutaj, jak widzicie, logo Lego. Możemy sobie to rozłożyć. No i co my tu mamy? Widzę, że mamy jakiś budynek i prawdopodobnie... Aha, czyli mamy budynek. Pytanie, czy to jest jakiś prep, chyba mocek. Nie kojarzę takiego zestawu, a przynajmniej nie w ostatnich latach, jak w Lego, od czasu jak w Lego siedzę. Mamy tutaj nasz polibag i ewentualnie jak możemy upiększyć nasz domek. Jeszcze zerknijmy, co mamy na drugiej stronie. Widzę, że mamy tutaj bardzo podobną sytuację. No i mamy tutaj, to jest zestaw wakacyjny camper. No i tutaj widzę, że możemy sobie po prostu nieco upiększyć dach tego naszego kampera. No tu jest ponownie ten sam domek, który był na tamtej stronie, na tej pierwszej. I tu również jakiś taki chyba mocek, do którego możemy sobie właśnie dołożyć elementy z tych polibagów. W sumie ciekawe, czym to jest podyktowane. Jak mówię, ja w poprzednich polibagach nawet oglądałem zawartość przez te woreczki i powiem Wam, że jakoś tych ulotek nie kojarzę. Być może jest to podyktowane jakimiś względami, nie wiem, być może ludzie nie wiedzieli, co z tymi elementami należy zrobić. No dla mnie te elementy z tych właśnie polibagów to są naprawdę świetni dawcy części, więc pozwólcie, że ja sobie to teraz zrobię tak samo, jak i w polibagu halloweenowym, pogrupuję, żeby po prostu wiedzieć, ile czego tutaj jest i widzimy się z tym polibagiem za chwilkę. No i po chwili układania w tym przypadku, a nie budowania, mamy elementy już posegregowane, no i może zacznijmy sobie tutaj od tej lewej strony. Mamy tutaj 4 bryki 2x2, mamy czerwoną linę, mamy takie oto złote liście, no i powiem Wam, że ja nawet nie wiem, czy mam takie złote liście w swojej kolekcji, nawet jeżeli nie mam, no to w tym momencie już mam, jest ich tutaj 8 sztuk, mamy takie oto kapelusze, bardziej azjatyckie, ciężko mi się teraz je tutaj podnieść, mamy takie oto płotki, no i powiem Wam, że ja te płotki już widziałem gdzieś na ściance Pick a Brick, tylko nie wiem, czy to była jakaś polska na zdjęciach ścianka, czy zagraniczna, gdyby pojawiły się na ściance, no to pewnie takie płotki w jakiejś większej ilości bym przygarnął do swojej kolekcji. Mamy takie oto pomarańczowe elementy. Podejrzewam, że to są jakieś elementy technikowe. Jeżeli jestem w błędzie, to możecie mnie poprawić. Mamy okrągłe plejty w takim jasnym kolorze niebieskim, sztuk 2. Mamy aż 2 zielone liście, czyli to są takie bardziej standardowe elementy. 2 łuki, plejty 2x4, plejt czerwony 4x4. Taką oto, nie wiem dokładnie jak się to nazywa, ale taką oto tulejkę. 2 ciemnozielone krzesła, w sumie ciemnozielone krzesła czerwonych, niebieskich mam dużo, ale czy ciemnozielone mam, to nawet nie wiem. Czarne 4 plejty 2x2, lecimy dalej. Pomarańczowe takie delikatne skosy, nawet w którymś modularze jak ostatnio budowałem, to one były, nawet nie wiem, czy to nie był hotel butikowy. Mamy 2 szaliki, bardzo fajnie. No i powiem Wam, że to jest teraz zaczynamy jeden z ciekawszych elementów, który tutaj dostajemy, bo mamy właśnie taki element, również dokładnie nie wiem jak on się nazywa, ale bardziej mi to wygląda na jakieś wykończenie dachu, gdzie możemy sobie właśnie taki element na rogach wypuścić i nawet tu jeszcze na końcu coś wpiąć. Więc powiem Wam, że ten element mamy tutaj w ilości sztuk 4.
No i naprawdę z tym elementem chyba spotkałem się tutaj w tym polibagu pierwszy raz. No i powiem Wam, że ten element tutaj naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba. Mamy tu również takie zielone elementy, które pojawiły się w zestawie z furgonetką z warzywami. Furgonetka na targu, to na tych grządkach, gdzie rosły sobie właśnie między innymi kukurydze. Tutaj mamy prawdopodobnie jakiś element do minifigurek. Mamy tu rękojeść, możemy coś założyć, nie wiem, czy to jest jakiś miecz, czy... W każdym razie nawet wygląda to fajnie jako element dekoracyjny. Mamy tu takie właśnie klipsy w kolorze czerwonym, ich jest 8 sztuk. Mamy takie oto czapki dla minifigurek. Mamy 4 sztabki złota, nawet w kolorze złotym w tym przypadku. O, no i mamy jeszcze 2 białe króliczki, które naprawdę świetnie wyglądają. Powiem Wam, że te króliczki w tym polibagu naprawdę mi się podobają. Lecimy dalej. Mamy tutaj taką szklankę z pomarańczowym napojem. Ilości sztuk 2. Lecimy dalej. Mamy 4 disze w kolorze tanowym. Mamy 2 setki, no więc ten polibag wcale taki tani nie jest. 45 zł katalogowo bez jednego grosza. No a tu już mamy, jakby nie patrzeć, 200. Gdyby to tylko były złotówki, no to mamy już 200. Lecimy dalej. Mamy 3 takie stożkowe elementy. Lecimy dalej. 2 białe skorupki, na przykład z jajka. O, tak oto się prezentują te elementy. Lecimy dalej. Mamy tu patyczki, pałeczki raczej do jedzenia. Może tak to pokażę. O, będzie teraz lepiej. Mamy małe, okrągłe plejty 2x2. No i powiem Wam, że to, co chyba już gdzieś się z takim elementem spotkałem, nie wiem dokładnie, jak to nazwać, jakiś łańcuszek z elementem ozdobnym, ale powiem Wam, że na przykład gdzieś powiesić to na ścianie, mam wrażenie, że to prezentowałoby się świetnie, to tak nawet dynda, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa, ale powiem Wam, że ten element w tym polibagu jest również dosyć ciekawy. Jak mówię, mam wrażenie, że już gdzieś się z tym elementem spotkałem, ale w tym momencie nie przypominam sobie gdzie, nawet nie kojarzę jego zastosowania. Aż sobie po tym nagraniu tego materiału chyba sprawdzę, gdzie ten element, w jakich zestawach i jako co występował i za co robił. Mamy 4 takie elementy, 5 jasnoszarych groszków, no i tak, i mamy jeszcze taki oto zielony czajniczek. Też bardzo fajny element. Lecimy dalej. Czerwone dynie, 4 sztuki. 3 ciasteczka, takie oto malutkie, okrągłe tajle z nadrukiem. Białe, takie większe skosy. O właśnie. No i to, co mi się w tym zestawie właśnie spodobało, jak przeglądałem go nagrywając jeszcze przed otwarciem, to ten element. Nawet mamy tutaj 2 sztuki. No i to jest tajl z nadrukowaną czekoladą, z tabliczką czekolady. Powiem Wam, że z tym elementem też jeszcze się nie spotkałem i nawet nie wiedziałem, że taki element w LEGO występuje. No więc dzięki temu polibagowi znowu wiem coś więcej. No i fajnie taki element jednak mieć w swojej kolekcji. No i to, co nam pozostało, no to tutaj mamy indyka, jego jedną część. No i oczywiście w tym drugim woreczku właśnie były jeszcze druga część, żeby sobie tego indyka tutaj złożyć. Więc przynajmniej coś z tego polibaga tutaj VIP-owskiego na księżycowy nowy rok możemy złożyć. No i mamy tutaj, jakby nie patrzeć, gotowego indyka, więc smacznego chyba tutaj pozostało tylko życzyć. No i tak oto prezentuje się zawartość tego polibaga. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał i polibag na księżycowy nowy rok, to byłoby wszystko. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i komentarz. Nowe osoby zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. No a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!